Maciej Czuł dla portalu Fight Sport. Witaj, Michał. Witam, cześć. Ostatni etap przygotowania, ostatnie można powiedzieć szlify, bo to już we wtorek wylatujesz do Sankt Petersburga. Jak się czujesz w ogóle dzisiaj po tych ostatnich treningach? Powiedziałeś, że nie był ciężki trening. No nie, robimy już teraz takie intensywne, krótkie treningi. Na razie czuję się zajechany, no bo to jest jakby końcowy taki etap moich takich mocnych przygotowań. Miałem dobrych sparring partnerów, także miałem co robić. Były intensywne przygotowania i teraz już będę łapał świeżość, więc no wszystko idzie w dobrym kierunku. Wyglądałeś bardzo szczupło dzisiaj. Jak widziałem, przebierałeś się tutaj w trakcie przed wywiadem po treningu. Waga zeszła tak szybko i tak dobrze, łatwo poszło? Znaczy zostało mi jeszcze 3 kg, więc nie będzie... Aż nie wierzę. No, więc nie będzie problemu ze zrobieniem wagi. Dobrze się czuję w tej kategorii, więc tutaj jakby zobaczymy teraz, jak mi pójdzie ta walka, ale siłowo czuję się bardzo dobrze. Tutaj miałem też dobrych zapaśników, którzy mnie dociążali i też sobie radziłem, więc jestem spokojny. Gdzie te kilogramy tkwią? Bardziej w nogach, bardziej gdzieś w tułowiu, w rękach? Na czym? Masz jeszcze wody dużo? No ja mam tutaj przód, klatkę, ręce mam słabo zbudowane, ale nogi i plecy mam dosyć mocno gdzieś tam obudowane mięśniami, więc ta waga się trzyma tam i to też ma swoje zalety, bo nie mam zbyt dużo tych mięśni i nie muszę tego natleniać, nie pompuję się tak i mam przewagę kondycyjną w dalszym etapie walki. Patrzyłem na Gadzimurada Antikułowa, jeśli chodzi o jego budowę, o jego sposób walki i porównując go z Khalilem Rountree, też mocno zbudowany zawodnik, ale nie tak potężnie jak Rountree. Jeśli poradziłeś sobie z Rountree, to myślisz, że tutaj nie będzie takiego oporu siłowego, jeśli chodzi o Antikułowa? Znaczy tutaj będzie opór siłowy na pewno, bo jest to zapaśnik. Rountree był uderzaczem. Fakt, że był bardzo mocno zbudowany, ale jego stylem były uderzenia, więc tutaj na pewno będzie Gadzimurad silny. No i nie ma się co łudzić, jestem na to przygotowany. No i tyle, na pewno będzie dużo siłowania się, bo on dąży cały czas do klinczu, więc tutaj jakby no to nie jest żadna tajemnica. Ta walka rozegra się pod siatką, gdzieś na obrzeżach, czy bardziej myślisz o tym, że będzie toczona w środku oktagonu, będziecie wymieniać ciosy? Może uda się trafić coś w stylu tego, co udało się w Pradze, tak? No będę znowu wywierał presję, cios za ciosem będę szedł do przodu, starał się bronić obaleń i tyle, no a jak wyjdzie, no zobaczymy, no plan jest taki, żeby toczyć tą walkę w stójce, jeśli będzie mnie spychał, będę próbował się bronić, no tutaj wariantów jest co niemiara, więc no zobaczymy, walka pokaże. A ryzyko walki w zapasach oceniasz, masz tutaj doświadczenie pracy z Robertem Roszkiewiczem, te zapasy twoje coraz lepsze są, tak przynajmniej wszyscy tutaj twierdzą dookoła, też podkreślał to Robert Roszkiewicz, pokusiłbyś się z nim o taki pojedynek zapaśniczy, właśnie pójście po sprowadzenie, po kontrolę z góry? No myślę, że nie, ja tutaj będę wykorzystywał uderzenia, czyli to, co lubię najbardziej, to, co mi najbardziej wychodzi, więc tutaj no raczej w zapasy szedł nie będę, no myślę, że nie będzie to potrzebne. Bardziej wzorujesz się na tym, co zrobił z nim Kutelaba, który nie ma dobrych zapasów, może inaczej, nie ma takich zapasów typowych zapaśniczych, ale z kolei ma silne pięści, kolana potrafi rozbić, to jest chyba jakiś plan, który już wszyscy w tych słabościach u Antikułowa dostrzegli. Każdy ma jakieś słabości, no co tutaj, ja tylko tak naprawdę oglądam ostatnią jego walkę, czyli tą przegraną, bo to ona pokazała najwięcej, wcześniej jeszcze dwie, no to pokazały tyle, że jest agresywny, mocny na początku, ale nie pokazały jego gdzieś tam w dalszych minutach walki, więc tą walkę analizujemy, wiadomo, że wcześniejsze oglądamy, ale ta najbardziej odzwierciedla teraz tego zawodnika, jakim jest w tym momencie. Z tych rywali, co patrzyłem, nie mogę uwierzyć, że zdołał poddać Marcosa de Lima, który z kolei wygrał z Wieczorkiem, czy na przykład, no wygrywał z wieloma dobrymi zawodnikami, tak? Zawodnik, który obecnie walczy w wadze ciężkiej. Wprost trudno w to uwierzyć, że zdołał go gilotyną poddać. No tutaj mi się wydaje, że de Lima bardziej nadaje się do tej kategorii cięższej, do kategorii ciężkiej i tutaj bijąc się w pół ciężkiej Antiguo był szybszy, agresywniejszy, no i wykorzystał to i wygrał. Rozmawiałem tutaj z Mirosławem Oknińskim, on podkreślał to, że Antiguo trenował w American Top Team. To jest jakieś niebezpieczeństwo, że gdzieś powiedzmy te treningi, rozpoznanie będzie lepsze, te treningi będą bardziej wartościowe, no bo cała plejada rywali chociażby do sparingów, tak?
No, Roundtree trenował w Las Vegas w instytucie tym UFC, gdzie też miał wszystko pod ręką. Villante trenował z Weidmanem. Wcześniejsi moi rywale też trenowali w mocnych, topowych klubach, a ja no, na początku nie miałem jakichś tam warunków. Trenowałem w małej miejscowości, a wygrywałem te walki, więc na mnie to żadnego wrażenia nie robi. Najważniejsza jest determinacja i dążenie do celu. A to, gdzie, w jakich warunkach się trenuje, też wiadomo, że jest ważne, ale dla mnie to bez różnicy. Liczy się tylko ciężka praca. Mam pytanie, kto z tobą jedzie do Sankt Petersburga? Jak będzie wyglądał sztab? Coś zmieniacie? Jest jakieś dodatkowe elementy? Szymon jedzie? Szymon nie jedzie, bo ma jakiś wyjazd, ale będzie trener Mirek Ogniński, trener Robert Troszkiewicz i też trener Iwan Kryłow od Stójki z Rosji, tam miejscowy trener, ale jest tutaj z nami na co dzień, więc taki będzie skład mojego narożnika. No to mocny skład, jeszcze tym bardziej, że macie kogoś miejscowego, znającego realia chyba tam. Tak, to też wiadomo, że jest jakiś plus i trenerem też Iwan jest bardzo dobrym, także mam bardzo, bardzo dobry team trenerski. Każdy z trenerów jest w swojej płaszczyźnie, no bardzo dobry. Masz już coś zaplanowane po tej walce? Urlop, niezależnie od wyniku oczywiście, urlop, przerwę, czy ewentualnie pomoc kolegom w przygotowaniach? No bo rozmawialiśmy wczoraj, zadeklarowałeś, że jeśli Janek Błachowicz by na przykład potrzebował pomocy, to byś się nie uchylał od takiej pomocy, no bo ma leworęcznego rywala. No jasne, jeśli potrzebują pomocy, niech się odezwą i na pewno jakoś tam się dogadamy. A jeśli chodzi o to, co będę robił po walce, zobaczymy. Jeśli nie uda mi się wygrać, od razu wracam na matę. Jeśli wygram, no to na pewno tydzień, dwa przerwy i znowu wracam i poprawiamy dalej z moim teamem. No te wszystkie moje braki. Będziesz czekał na walkę z biegu, czy już będzie później jakiś pojedynek, do którego będziesz miał taki swobodny czas na przygotowanie? Chciałbym mieć już swobodny czas taki, żeby przygotować się na spokojnie i po prostu wyjść i zawalczyć. Także myślę, zobaczymy, może wypadnie, będzie jakaś tam walka, gdzie będzie dużo do zyskania, to wezmę. A jeśli tam wszystko będzie na spokojnie przebiegać, no to chciałbym taki pełny okres zrobić przygotowawczy. Czyli jeszcze jedna walka w tym roku wchodzi w grę. No, na pewno, chciałbym. Jeśli tutaj wszystko będzie dobrze i będę zdrowy, to na pewno jeszcze jedną walkę bym chciał po to i zawalczyć. Michał, trzymamy kciuki w takim razie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na tym ostatnim etapie, tak jak się umawialiśmy. No i cóż, trzymam kciuki za taką niespodziankę, no bo niewątpliwie on będzie faworytem na swoim terenie, a jak będzie, no to myślę, że wszyscy już wiedzą, że ten bonus, o tym bonusie cały czas nawiązuje, musi być bonus. No, zobaczymy. Na razie tutaj jakby szykujemy się pod niego, walka pokaże, także no, ja jestem przygotowany na 100% z moim teamem. Michał Aleksiejczuk, ostatni etap przed galą UFC w Sankt Petersburgu. Dziękuję bardzo. Dzięki.